staramy się dużo działać na rzecz zachowań ekologicznych. Dzisiaj mówimy o elektroodpadach. Jak Państwo wiedzą doskonale, są to odpady, które najtrudniej jest zutylizować. I dlatego też zawsze Włocławek i ja osobiście popieramy tego typu działania i takie akcje. I drodzy Państwo, zapamiętajmy na koniec, żeby tych najbardziej szkodliwych, niebezpiecznych elektroodpadów nie wrzucać do tych normalnych, segregowalnych pojemników na śmieci.